Jest oprócz tych odpowiedzi na różne komunikaty ze strony księdza arcybiskupa Wacława Depo i kurii częstochowskiej dużo odpowiedzi moich na YouTubie nagranych. Jest również oświadczenie pisemne. Które zostało umieszczone w czwartek. Jest to w pełni mój tekst. E, I ten tekst e, pragnę, aby również był e, teraz przeze mnie przeczytany, był nagrywany, żeby też był udostępniony e, na Facebooku, na YouTubie e, w związku właśnie z tymi komunikatami, tymi dekretami i, i również e, nawiązując do. E, w, Wczorajszego komunikatu nuncjatury, chociaż <laughs> odpowiedź moja na ten komunikat będzie w poniedziałek też, bo trzeba, żeby to wszystko na bieżąco wyjaśniać, e, co się dzieje wokół naszej wspólnoty, wokół mojej osoby, ile jest e, zakłamania, ile jest manipulacji, ile jest takiego zawzięcia chęci. E, aby właśnie szkalować, nie tylko mnie, ale wszystkie osoby związane ze wspólnotą, ze mną, z tym miejscem, e, i żeby każdy potem miał też e, możliwość oceny sytuacji, komu zależy na <laughs> dobru Kościoła e, i na dobru naszej wspólnoty, która jest w sercu Kościoła na dobru tego pięknego e, dzieła, które przynosi tyle owoców i będzie przynosiło jeszcze. Więcej owoców w sercach wielu, wielu ludzi. E, więc e, moje wypowiedzi, moje działania, ale przede wszystkim modlitwa razem z Wami, e, to jest wyrazem troski o to, o to dzieło, obrony. To dzieło Bożej miłości potrzebuje, żebyśmy je bronili. Ono samo się nie obroni. A walka o to dzieło jest związana. Z atakiem również przede wszystkim szatana i całego piekła. Naprawdę, całe piekło wysila się, żeby to zniszczyć. <laughs> chyba w Polsce jesteśmy chyba jedynym e, miejscem e, obecnie tak atakowanym i taką wspólnotą tak atakowaną, e, tak zajadle przez niektórych ludzi kościoła, tak zwanych ludzi kościoła. To jest niesamowite, jak można się tak zawziąć i tak pragnąć zniszczyć pod poszczykiem tak zwanego dobra. Wiernych. Więc przeczytam teraz ten tekst, bo nie wszyscy może czytali na Facebooku, i tak jak powiedziałem, to jest moja opinia, którą wyrażam w sposób publiczny. Ktoś może powiedzieć, nie podoba mi się to, nie zgadzam się i odchodzę, nie będę miał z tym nic wspólnego. Jak najbardziej, każdy jest wolny, jak najbardziej, w sensie każdy może decydować w swoim sumieniu, zgodnie z tym, co rozeznał, i podjąć decyzję. Z mojej strony e, ja e, powinienem wyrazić swoją decyzję, na swoją e, opinię i przez to decyzję, które podejmuję dla wszystkich. To jest e, moje pragnienie, żeby właśnie to płynęło z mojego serca, jest to szczere, prawdziwe. Wiem, że niektórzy mogą, już atakują, będą to atakować, no bo w takim świecie żyjemy, że niektórzy ciągle, zawsze będą Widzieć tylko zło i będą zawsze tylko krytykować, atakować, niszczyć. Ale Pan Bóg zna prawdę o nas, Pan Bóg zna prawdę o mnie. <laughs> Oświadczenie Ojca Daniela na komunikaty Kurii Częstochowskiej z dnia 29 kwietnia bieżącego roku. Najpierw pragnę odpowiedzieć na komunikat dotyczący ujawnienia fragmentu dekretu kongregacji. Do spraw duchowieństwa z dnia 3 maja 2021 roku, dotyczącego mojej osoby, ksiądz bakalarz, działając w imieniu księdza arcybiskupa Wasława Depo, uzasadnia ujawnienie części tego dekretu pismem z Watykanu, zgadzającym się na takie działanie. Tekst zgody kongregacji, jeżeli w ogóle istnieje, Powinien być ujawniony do publicznej wiadomości. Ja nie dostałem kopii tego dokumentu, a powinienem jako strona w tej sprawie. Jeżeli ten tekst zgody nie będzie ujawniony, to znaczy, że nie istnieje. Poza tym, upublicznienie choćby fragmentu tego dekretu wymaga również mojej zgody, a ja nie wyrażam takiej zgody. Po wnikliwej analizie tego ujawnionego tekstu, dekretu przez Kurię, dochodzę do wniosku, że ten tekst został z premedytacją spreparowany przez Kurię Częstochowską, aby celowo wprowadzić wiernych w błąd. Jest to czysta manipulacja, która ma wskazać, że decyzja biskupa o izolacji i ukaraniu mnie jest decyzją Stolicy Apostolskiej, co jest perfidnym kłamstwem. Według dekretu, który ja otrzymałem od kongregacji, jasno wynika, że nie można mnie izolować, karać i pozbawiać sprawowania publicznych funkcji kapłańskich. Ksiądz arcybiskup Wacław Depo i jego współpracownicy nie wypełniają więc postanowień stolicy apostolskiej. Tekst komunikatu, podpisany przez księdza Mariusza Bakalarza, rzecznika Kurii, uzasadniający ujawnienie spreparowanego dokumentu, z Watykanu jest skandaliczny i jest bezprawiem. Za takie kłamiwe teksty ksiądz bakalarz powinien być natychmiast usunięty ze swojego urzędu i ukarany. W normalnie funkcjonującej kurii decyzjalnej tak by się stało, ale tam, gdzie jest patologia na szczytach władzy kościelnej, na pewno to nie nastąpi. Drugi komunikat dotyczący ukarania mnie karą suspensy Nawiązuje do decyzji arcybiskupa podjętej przeciwko mnie w marcu 2020 roku, a potwierdzanej publicznie komunikatem z Kurii dnia 13 października 2020 roku, w którym ksiądz Bakalasz, działając w imieniu arcybiskupa, stwierdza, że otrzymałem karę nagany kanonicznej. Za nieposłuszeństwo rozporządzeniom sanitarnym w czasie tzw. pandemii. Strasząc, że jeżeli się nie podporządkuje tym rozporządzeniom, będą podjęte dalsze kroki dyscyplinarne. Więc tym kolejnym krokiem dyscyplinarnym jest kara suspensy nałożona na mnie. A więc ta kara suspensy jest całkowicie nieważna. I niezgodna z prawem kanonicznym. Jest nadużyciem władzy i złamaniem prawa kościelnego. Albowiem, według prawa kanonicznego, nie można karać kapłana za nieprzestrzeganie zarządzeń państwowych. Z tego jasno, jasny wniosek, że mogę ważnie i godziwie odprawiać Msze Świętą, spowiadać i wykonywać wszystkie inne publiczne funkcje kapłańskie. Skandaliczne również i gorszące wiernych, wywołujące wielki zamęt w ich sercach, są decyzje arcybiskupa o wyłączeniu tzw. pustelni z użytku liturgicznego czyli zakaz odprawiania w tym miejscu mszy Świętych, nabożeństw, spowiadania i udzielania sakramentaliów. Jak również nieuzasadniony zakaz używania przez Wspólnotę Miłości i Miłosierdzie Jezusa słowa katolicka. Zważywszy, że wszyscy członkowie wspólnoty są wiernymi katolikami. To miejsce, zwane pustelnią, stało się żywym ośrodkiem nowej ewangelizacji. W tym miejscu tysiące ludzi modli się, ewangelizuje, nawraca. Dokonuje się wiele cudów i znaków, uzdrowień i uwolnień. Decyzje księdza, arcybiskupa i jego współpracowników zasługują na surową karę. Bo są destrukcyjne i niszczące dla Kościoła katolickiego. Wierni oczekują, że Ksiądz Arcybiskup odwoła te wszystkie niezgodne z prawem decyzje i publicznie za nie przeprosi. Jeżeli to nie nastąpi, Ksiądz Arcybiskup i jego współpracownicy powinni być odwołani ze swoich urzędów i oddać się modlitwie i pokucie. Modlimy się za arcybiskupa i jego współpracowników. O ich uwolnienie od wpływów szatana i złych duchów, bo ewidentnie sprzeciwiają się posłuszeństwu Duchowi Świętemu, walcząc z Bogiem i ludźmi. Ojciec Daniel Galus wraz z katolicką wspólnotą miłości i miłosierdzie Jezusa, która jest w sercu Kościoła.